Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Pytania pochodzą od Państwa, Państwo wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej i Państwo też swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności w jakiej odpowiadał będę. Odpowiadał będę przez godzinę lub do wyczerpania pytań, w związku z tym. Poprzez głosowanie. De facto też Państwo zdecydowaliście o tym, na jakie pytania odpowiem w ogóle, bo pytań w chwili obecnej jest około setki. Także na wszystkie raczej nie odpowiem, ale jeśli Twoje pytanie nie doczeka się odpowiedzi, to nic straconego. Często jest tak, że w danym tygodniu ludziom pytanie nie przypadnie do gustu, a w kolejnym tygodniu potrafią wybić je na sam szczyt. Także nie poddawaj się, jeśli nie odpowiem na twoje pytanie, to zadaj je w przyszłym tygodniu lub zainteresuj się tym, co było w zeszłym tygodniu, dwa, trzy tygodnie temu czy miesiąc temu, bo czasem tak bywa, że na jakieś pytanie już odpowiedziałem, a mimo wszystko ono jest cały czas wrzucane do kolejnych ankiet. Nie ma sensu, nie będę cały czas odpowiadał na te same pytania w trosce o czas ludzi, którzy oglądają tą serię Całą wszystkie odcinki nie chcieliby słuchać też odpowiedzi na ciągle te same pytania. Pierwsze pytanie. Ach, zachęcam w ogóle do wstępowania do grupy. W opisie macie link. Zachęcam do zalajkowania wszystkich naszych social mediów, no i do zasubskrybowania kanału. Tam na dole jest taki przycisk subskrybuj, trzeba go nacisnąć, a potem dzwoneczek, i voilà Będą przychodziły powiadomienia. Pierwsze pytanie: dlaczego PiS zmienił narrację w sprawie Ukrainy? Jak myślisz? Myślę, że powody są, mogą być dwa: albo cynicznie pod wybory, albo ze względu na to, że Amerykanie mają zamiar zdradzić Ukraińców i pisowcy, którzy w tej zdradzie będą brali udział, jeśli Amerykanie Ukraińców zdradzą, jakby, no. Robią taką podbudowę psychiczną swoich wyborców, żeby ich wyborcy, którzy przecież jeszcze niedawno słyszeli, że cytuję: wszyscy jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, żeby teraz nagle nie powiedzieli, ej, ale jak to? Dlaczego zostawiamy ten naród narodzie, na lodzie? Tylko żeby już tego narodu tak nie za bardzo lubili, żeby się na to zgodzili. Sądzę, moim skromnym zdaniem, że ta. Zmiana narracji w sprawie Ukrainy jest cyniczną grą wyborczą, że zaraz po wyborach wszystko wróci do stanu poprzedniego, czyli będzie tak, jak według pana Kaczyńskiego być nie może. Czyli jeden kraj tylko daje, czyli Polska tylko daje, a Ukraina drugi kraj tylko bierze. No, ale do wyborów będą różne pozorowane działania, głównie w warstwie oralnej będą pisowcy dużo krzyczeć, że oni dbają o interes Polski, że pomaganie Ukrainie nie może być kosztem y, interesu Polski. Czyli będą mówić dokładnie to, co od samego początku mówili ludzie tacy jak ja i za co byliśmy odsądzani od czci i wiary między innymi przez Media, które mają bardzo duży udział w cudzysłowie pisowskich pieniędzy w przychodach itd., itd., itd. Czy mówiąc krótko, do wyborów pis normalnie a moim zdaniem po wyborach znowu wróci to, co było, czyli Czyli tak jak powiedział ten rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszyscy jesteśmy sługą, sługami narodu ukraińskiego. Czy ktoś tego chce, czy ktoś tego nie chce? Bo jak ktoś tego chce, to pół biedy, ale jak ktoś tego nie chce, to i tak jest sługą, bo przecież to my w naszych składkach na NFZ zrzucamy się na darmowe leczenie Ukraińców. To my. W naszych podatkach zrzucamy się na 500 plus dla Ukraińców, na rodzinny kapitał opiekuńczy dla Ukraińców, a mieszkańcy niektórych samorządów zrzucają się na przykład na re remonty mieszkań dla Ukraińców. Są drogą, za cholerę nie rozumiem, jak samorządowcy tłumaczą swoim własnym obywatelom, że remontują mieszkania dla Ukraińców. I że Ukraińcy będą dostawać mieszkania, w cudzysłowie, socjalne w danej gminie przed potrzebującymi Polakami, którzy na takie mieszkanie czekają na przykład 8 czy 12 lat. I będą musieli czekać dłużej, bo jakby przed nimi w kolejkę wchodzą Ukraińcy i jeszcze się te samorządy tym chwalą. Co więcej, gdzieś tam czytałem jakiś artykuł, że w ogóle nie będą musieli płacić za ten wynajem w ogóle żadnych pieniędzy. To nawet w Polsce, jak są tak zwane lokale socjalne, to one są zwykle tanie taniej za najem tych lokali, to trzeba płacić 5-10% ceny rynkowej, ale i tak coś się płaci. A tam w ogóle nic. Także Ciekaw jestem, jak oni to tłumaczą. Prawdopodobnie, jak zwykle, nie tłumaczą, a jak są zadawane pytania, to jest atak, że jesteś ruską nuca i że wspierasz Putina, no bo wiesz, troska o swoje własne dobro i troska o bliźniego, troska o Twój własny naród, no to jest wspieranie Putina. Według tych zamordystów, propagandystów, i innych takich, no nie będę tutaj używał słów, Adekwatnych. Ale mm, może być też taka druga opcja. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że e, Ukraina jest coraz większym problemem dla Stanów Zjednoczonych. I już pomijając takie fakty, jak ostatnio gruchnęła informacja, że e, jest problem z amunicją, ale nie taki problem, jak nam przez półtora roku e, mówiono w mediach głównego nurtu, że Putinowi się kończy amunicja. I to czasie cały czas e, mówiąc, że e, są rekordowe naloty. Na cele w Ukrainie, wiesz? Wiecie, przepraszam, na Ukrainie. Także to też ciekawe, bo kończy się Putinowi wiecznie amunicja i coraz to większe robi naloty tymi rakietami, które mu się kończą. To, to czym robi te naloty? Tymi rakietami, które mu się kończą, nieważne, drodzy Państwo, tylko wykazuje, jak ta propaganda się kupy nie trzyma. W każdym razie mówi nam się, że się Putinowi kończą, a ostatnio gruchnęło, że to na to NATO się kończy amunicja i że są zwiększone moce produkcyjne, tutaj jest wielka szansa dla Polski, że my będziemy budować dalej. Ale prawdziwy problem z Ukrainą jest dla Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, jak sobie obejrzycie amerykańskie media, coraz częściej amerykańscy politycy są pytani, ej, ale dlaczego my, mając tak gigantyczny problem gospodarczy u nas w kraju, wysyłamy tak gigantyczne ilości pieniędzy na Ukrainę? I politycy amerykańscy się z tego bardzo mocno, gęsto i często tłumaczą. I tutaj należy zrobić gwiazdkę, że Ameryka wcale nie wysyła na Ukrainę pieniędzy, tak jak rząd pisowski nasze pieniądze wysyła, tylko Ukraina tam wysyła uzbrojenie według Amerykanów warte tyle i tyle pieniędzy, ale. Tam fizycznie jadą wytwory ich przemysłu, i to przemysłu zbrojeniowego jednego z ostatnich przemysłów, który faktycznie jest zlokalizowany na terenie Stanów Zjednoczonych, więc to im napędza niesamowicie koniunkturę, gospodarkę. Lobby zbrojeniowe, które jest jednym z najsilniejszych lobby w Stanach Zjednoczonych, które swoimi pieniędzmi bardzo mocno wpływa na politykę, bo daje pieniądze różnym politykom na kampanie wyborcze to lobby zarabia krocie. A to, ile te rzeczy są warte, no drodzy Państwo, tego się nie da obiektywnie ocenić. Powiedzmy, że jakiś tam pocisk artyleryjski Excalibur, to znaczy Excalibur jest akurat brytyjski, no to amerykański odpowiednik takiego Excalibura kosztuje, nie wiem, 200 tysięcy dolarów. No to co, będziesz się kłócił, że on nie jest wart 200 tysięcy dolarów, tylko 2000. Z czym to porównasz? Na Amerykanie mówią, że jest tyle warte i jest tyle warte. Um, to nie jest tak jak w przypadku nas, których rząd pisowski po prostu ciężkie pieniądze tam wysyła. Ileś milionów złotych miesięcznie w postaci 500, ileś milionów złotych y, miesięcznie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego, ileś miliardów rocznie kosztuje nas leczenie za darmo Ukraińców i tak dalej. Ciężkie. Pieniądze obiektywne. W przypadku Stanów Zjednoczonych są to pieniądze wirtualne, bo to jest trochę tak, jakbym ja na przykład, nie wiem, pomachał do kamery, e, trzymając ta transparent na przykład, leczcie się i tutaj nazwa jakiejś lecznicy, i potem powiedział, że dałem tej lecznicy 100 tysięcy złotych, bo moim zdaniem takie moja reklama jest warta 100 tysięcy złotych. No ale ja nie wyjąłem tych 100 tysięcy złotych i nie dałem tej lecznicy, tylko pomachałem do kamery i trzymając karteczkę. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Ten sprzęt bardzo często stary, zdezelowany, który Amerykanie Ukraińcom dają. Według Amerykanów jest wart tyle i tyle pieniędzy, ale czy jest tyle i tyle wart? Nie sądzę. Jak znam anglosasów, to wyceniają im idealnie po cenie katalogowej nuwek sztuk, sprzęt bardzo mocno przechodzony, który i tak już miał być zezłomowany, ale to już jest Drodzy Państwo, poza konkursem wracamy do tematu. Temat jest taki, że Stany Zjednoczonych politycy się muszą bardzo mocno tłumaczyć, że Stany Zjednoczone są w bardzo złej sytuacji gospodarczej, a jednocześnie rząd yy, amerykański wysyła kupę pieniędzy na Ukrainę. I Amerykanom się to bardzo mocno nie podoba. A w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych są wybory. Żebyście zrozumieli, jak bardzo poważnym kryzysie gospodarczym są Amerykanie. Tam w niektórych rejonach jest nawet kilkadziesiąt procent bezdomności. Podobno, podobno w Los Angeles. To jest cytat z dziennikarza, który przepytywał prezydenta Bidena. Hmm, między 20 a 30, już nie pamiętam, czy to było 20, 25 czy 30%, nawet niech będzie 20% bezdomności w tej Los Angeles, no to na każdy milion mieszkańców 200 tysięcy bezdomnych. Warszawa realnie teraz, jak przyjechali uchodźcy, ma z 2 miliony mieszkańców. To jest tak, jakby w Warszawie było 400 tysięcy bezdomnych. A nie wiem, gdzie by musiały być te koczowiska. Jak sobie obejrzycie amerykańskie TikToki, bo to z YouTube'a usuwają, ale na TikToku tego jest pełno, to są całe takie, takie miasta yy, namiotów w parkach amerykańskich, a przy drogach amerykańskich są całe takie rzędy kamperów. Jeden za drugim stoją, 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 takie Koczowiska, takie jak może pamiętacie, kiedyś był taki serial na Comedy Central, Trailer Park Boys, chłopaki z baraków, nie? No to jeszcze gorzej, bo nie baraki, te baraki były w miarę duże, tylko takie kampery gdzieś tam koczujące przy drodze na poboczu, czy namioty rozstawione w parkach. To nie są tacy homelessi. Yy, stereotypowi z amerykańskich filmów, że on tam mieszka w pudle z tektury, jest całkowicie zdegradowany przez narkotyki i inne tego typu rzeczy. Tylko to są ludzie na poziomie, bardzo często, pokoń którzy pokończyli college, którzy wzięli te kredyty studenckie, yy, których nie są w stanie teraz spłacić, którzy mimo tego, że mają pracę często w korporacji, nie są w stanie płacić rat za mortgage hipotekę i tracą domy. I to są ludzie, którzy koczują na tych koczowiskach, na przykład w tych, nazwijmy to, nielegalnych polach namiotowych i rano wychodzi stamtąd facet w garniturze, babeczka w, w garsonce idzie zasuwać do korporacji. A potem wraca na noc nocować w tym namiocie. I to jest coraz większy problem w Stanach Zjednoczonych. To jest nawet niezubożenie tego społeczeństwa, to jest upadek tego społeczeństwa. Coraz więcej ludzi, nawet wykształconych, nawet dobrze pracujących, ma problem, żeby związać koniec z końcem, nie mówiąc już o jakimś tam odkładaniu. I to są problemy. I o to jest pytany Biden, dlaczego w tej sytuacji przez, wysyła ciężkie miliardy na? Ukrainę. On nie za bardzo może powiedzieć, wiecie, ale my to robimy w konia w zasadzie cały świat, bo my nie wysyłamy im pieniędzy, tylko wysyłamy im na sprzęt, a do tego jeszcze zarabiamy kupę forsy, bo namawiamy takie różne kraje trochę frajerskie, żeby kupowało u nas bardzo dużo, bardzo drogiego sprzętu, często kompletnie nieprzydatnego i tak dalej, tak dalej. To tak nie może powiedzieć. I reasumując, przepraszam, już idę do brzegu, so, sorry za, za te za długie dygresje. Stany Zjednoczone jest bardzo prawdopodobne, że w okolicy wyborów wycofają się z konfliktu na Ukrainie, czy inaczej, będą chcieli zakończyć konflikt na Ukrainie, bo formalnie to ich tam nie ma, tak? Formalnie tam, tam jest tylko Rosja i e, Rosja i Ukraina, tak? Ale Stany, że będą chciały, żeby ten konflikt się skończył, przed wyborami, bo Biden bardzo mocno potrzebuje pokazać Amerykanom, ok, zobaczcie, były koszty, kupa forsy poszła, ale osiągnęliśmy cel, wygraliśmy. Dzięki nam Ukraina wygrała. Jakkolwiek się ten konflikt zakończy, to, um, to Biden powie Amerykanom, że Ukraina wygrała. Tak samo jak jakkolwiek ten konflikt się zakończy, to Putin powie Rosjanom, że Rosja wygrała, a Załęski powie Ukraińcom, że też Ukraina wygrała. Tam. W, to, to wiecie, to tak jak przy wyborach samorządowych w Polsce. Każda partia polityczna mówi, że wygrała. Niezależnie od wyniku, każda jedna mówi, że wygrała. Nie? Bo tam są i, i na prezentów miast, i na, y, i do sejmików wojewódzkich, i do, y, i do gmin. Zawsze gdzieś któraś partia. Może powiedzieć, że wygrała. Nawet jakaś taka malutka gdzieś tam weźmie burmistrza w jakiejś małej mieścince i powie, o, my tutaj wygraliśmy ten, ten burmistrz Wąchocka, o, to, 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 to słuchajcie, no, to, to, to wielki sukces był, nie? Um, no i on i jednocześnie pokaże, jak to wielkie pieniądze teraz zarobią na inwestowaniu na Ukrainie. Na przykład. Nie wiem, ja mam wrażenie, że Ukraina tak bardzo. Bardzo brnie do, w odzyskanie Krymu, nawet bardziej niż w odzyskanie tych innych elementów, co jest niby dziwne, bo na Krymie ludności ukraińskiej było bardzo mało, więc to nie jest teren. Na którym było dużo ludności ukraińskiej, ale oni go chcą bardzo mocno odzyskać. Moim zdaniem dlatego, że w okolicy Krymu są bardzo duże złoża gazu. I gdyby udało im się to odzyskać, i na przykład amerykańskie korporacje zaczęłyby to eksploatować, to Biden powiedział: Zobaczcie, tyle i tyle pieniędzy zrobimy na tym, na tym, na tym, na tym, na tym. Biden tego potrzebuje. W związku z tym jest bardzo możliwe, że oni, ale żeby móc to zrobić, żeby móc zacząć zarabiać, to muszą skończyć ten konflikt. Jest bardzo możliwe, że, że Biden będzie cisnął na Putina, żeby się dogadać. No ale i jeśli tak jest, to tak jak PiS wiedział z dużym wyprzedzeniem, że Putin zaatakuje. Ukrainę, bo mu Amerykanie powiedzieli jeszcze w 2021 roku, mniej więcej w tym czasie, gdy Mateusz Morawiecki twierdził, na, twierdził że będziemy mieli chyba 3% inflacji, tyle zapisali w ustawie budżetowej na 2022 rok, a on kupił antyinflacyjne obligacje, które opłacały się tylko przy gigantycznej inflacji. To tak swoją drogą taka jedna rzecz, za którą chyba... Yy, chyba nikt i prokuratura powinny sprawdzić, czy pan prezydent, czy pan premier Morawiecki czasem nie wykorzystywał tych tajnych informacji przy podejmowaniu swoich własnych prywatnych decyzji biznesowych. No ale nikt tego nie zrobi, tak? Tak no, samo teraz, jak im wtedy powiedzieli, że Putin zaatakuje, tak tym bardziej teraz im mówią, czy ten konflikt będzie się kończył, czy nie będzie się kończył. No i jeśli ten konflikt ma się kończyć teraz, czy nawet w przyszłym roku to jest oczywiste, że Ukraińcy nie odzyskają całych swoich ziem. Prawda? W związku z tym po o rozbudowaniu gigantycznie wręcz nastrojów społecznych, że Ukraińcy muszą odzyskać wszystkie tereny zagrabione im przez Rosjan, no to jakby tak nagle z takiej narracji Ukraina zwycięży tylko, jeśli całkowicie wyprze, wyprze Rosjan ze swojego terytorium. Ukraina musi zwyciężyć. I tak nagle na drugi dzień powiedzieli: słuchajcie. No, to konflikt się kończy. Ukraina traci część swoich ziem na, na rzecz Federacji Rosyjskiej. No to, no to naród Polski mógłbyś, zwłaszcza ta część, yy, która jest elektoratem PIS-u, mogłaby powiedzieć Ej, ale, ale miało być inaczej. Przecież w zasadzie to w tym momencie to Ukraińcy są zostawieni sami sobie, w zasadzie akceptujemy to, że przegrali. A przecież mieli walczyć do zwycięstwa. Ej, coś się nie zgadza, tak? No to co zrobić, żeby w takiej sytuacji nie było takiego, e, takich nastrojów w Polsce? No trzeba tak zrobić, żeby Polacy już tak za bardzo nie lubili Ukraińców. Wtedy, jak już nie będzie takiej miłości do Ukraińców, to nie będzie też takiej wściekłości dla polityków, że się tych Ukraińców pozwala zdradzić. I bardzo możliwe, że ta zmiana narracji Pisu, która w chwili obecnej jest. To jest takie przygotowanie ich elektoratu, który był turbo proukraiński na to, że Ukraińcy będą zdradzeni, że będzie mm, zostawiona część ich terytorium dla Rosji, ale moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobny scenariusz jest po prostu taki. Pisowcy zauważyli, że w Polsce ym, ta. Chęć ślepego pomagania Ukrainie już minęła. Że tak jak w lutym 2022 roku, to było. E... Działa się rzecz bardzo dziwna. Tak? Ludzie, którzy jeszcze w grudniu nie chcieli przyjmować do swojego domu na wigilię swojej rodziny, bo się bali, że ich. Zarażą COVID-em. Dwa, dwa miesiące później przyjmowali do swojego domu na długie tygodnie czy miesiące zupełnie obcych ludzi. Już się nie bali, że ich zarażą COVID-em, prawda? Ale ten nastrój, gdzie bardzo dużo ludzi chciało bardzo mocno pomagać, ten nastrój już minął. Ta chęć do pomocy w narodzie Polski bardzo mocno spadła. W wielu ludziach pojawiła się niechęć do dalszej pomocy, bo ludzie zauważyli, jakie są. Koszty tej pomocy. Mówiąc krótko, że kurczę, no, jak no, nie, ma, nie ma cudów we wsi. Jak nagle dobiło ileś milionów pacjentów, no to są jeszcze większe kolejki w systemie opieki zdrowotnej. Jak rząd Pisowski wydaje gigantyczne pieniądze na tą pomoc, no to nie ma pieniędzy na coś innego. Um, ponieważ oni nie bardzo chcą zwiększać nowych podatków, no to jest dodruk inne rzeczy. W związku z tym mamy tą inflację. Inflację, która z definicji uderza najbardziej w ludzi najbiedniejszych, czyli w ich elektorat i tak dalej. I że mówiąc krótko, jeśli to się połączy z ewidentną bezczelnością, jeśli chodzi o politykę yy, historyczną Ukrainy, która to gloryfikuje banderę, tak? Tamta gloryfikacja bandera jest, bandery jest na poziomie państwowym. No, urodziny bandery, yy, głównodowodzący ich armii, który strzela sobie sweetfocie na tle Portretu bandery, awansowanie banderowca ambasadora Ukrainy w Berlinie, który w nagrodę za ten okropny występ. Dla niemieckich mediów, gdzie zrównał Polaków z nazistami, de facto został w nagrodę awansowany na wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy i tak dalej, to bardzo mocno wkurza tak zwany elektorat patriotyczny. A ten tak zwany elektorat patriotyczny to jest w pewnej części elektorat PiSu. I oni się wkurzają. I w związku z tym. Elektorat pisowski bardzo mocno nie chce, żeby polityka względem Ukrainy była prowadzona tak, jak jest prowadzona. Elektorat pisowski chce, żeby polityka względem Ukrainy była prowadzona z poszanowaniem interesu Polski. Elektorat pisowski chce, żeby pomoc Ukrainie odbywała się tak, że najpierw interes polski,. I jest pewna adekwatność, i pomoc tak, ale mądrze. Tego chce elektorat pisowski. W związku z tym, pisowcy mówią swojemu elektoratowi, że właśnie tak będzie. Przy czym, według mojej opinii, jest to działanie na zasadzie yy, recepty na utrzyma osiągnięcie, utrzymanie władzy. Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że Mateusz Morawiecki w słynnej wypowiedzi powiedział, że żeby kluczem do władzy jest wsłuchanie się w głos ludu. Trzeba się dowiedzieć, czego ludzie chcą, następnie im to obiecać, a potem wygasić oczekiwania. Czyli pisowcy się wsłuchali w głos ludu, swoich wyborców. Usłyszeli, że ludzie chcą. Zmiany narracji względem Ukrainy, więc zmienili tą narrację, ale poza warstwą słowną, na razie nie zrobili nic i nic nie zrobią. A po wyborach o, wygaszą oczekiwania, czyli stwierdzą, że no, czyli wszystko, mówiąc krótko, nic nie zrobią w warstwie faktycznej i po wyborach tym bardziej nic nie zrobią w warstwie faktycznej, ale teraz budują takie Przeświadczenie, że po wyborach to zrobią, a po wyborach wygaszą oczekiwania, żeby ludzie już nie oczekiwali, że to zrobią. Ech. Co dziś o programie, jak oni kłamią w TVP Info? Szczerze mówiąc, nie oglądałem programu, jak oni kłamią w TVP Info. Słyszałem tylko, że to wcale nie jest samokrytyka ze strony TVP Info. I wcale stacja nie, nie przyznaje się, jak ta stacja kłamie, tylko że to są materiały na temat tego, jak kłamie ich konkurent, czyli TVN. Ehm... Natomiast oglądałem bardzo fajne przeróbki na TikToku, gdzie jest czołówka z tego programu, jak oni kłamią, a potem są zestawienia z wystąpień polityków prawa i sprawiedliwości. Fajne są te przeróbki. No, oryginał, może, może uda mi się kiedyś obejrzeć. Wiecie, telewizję oglądam wtedy, gdy absolutnie nie mam wyjścia. Na przykład, jak mi TVP podpierdziela moje materiały, jako źródło podaje zupełnie kogoś innego. No to wtedy oglądam, bo zabezpieczam materiały do powództwa, prawda? No to wtedy nie mam wyjścia. Swoją drogą, mój adwokat mi radzi, żeby nie tylko wam pozwy cywilne założyć, ale również po wyborach, jak PiS straci władzę, podpierdzielić do prokuratury o plagiat odpowiednie osoby. Także no, mam nadzieję, że jednak się ogarniecie. Bo to byłoby no ryzykować kurde odpowiedzialnością karną za głupią pracę to, to chyba bez sensu konfederaci wyzywali cię za powiązania z Wiplerem czy teraz cię przeprosili skoro został ich, ich jedynką w Toruniu <laughs> czy tak Zacznijmy od tego, że moje powiązania z Wiplerem to ograniczają się głównie do tego, że w 2015 roku popełniłem jeden z większych błędów swojego życia i pozwoliłem mu się wpisać na listę wyborczą partyjki, która już dawno nie istnieje. Nie pamiętam jak ona się tam wtedy nazywała wolność, Korwin czy jakoś tak. Generalnie powiązań między nami nie ma, ale rzeczywiście. Konfederaci, yy, znaczy nie konfederacji, tylko wtedy ci nazwijmy to Wolnościowcy. Teraz wiem, że już jest taka partia Wolnościowcy, którą założyli ludzie, którzy zostali wykopani z Konfederacji albo z partii Korwida, Jezu mi się wszystko miesza. W każdym razie yy, Dziambor, Kulesza i Sośnierz, nie? No ale w, inaczej, ci korwidiści, tak? Generalnie tam była taka sytuacja w 2015 roku, że. Um, że um, po wyborach, co prawda, korwiniści nie weszli do Sejmu, nikt nie dostał mandatu, ale partia Janusza Korwin-Mikego dostała gigantyczne subwencje um, sejmowe dla partii politycznych, było kilka milionów złotych rocznie. Kupa forsy. I wtedy um, asystent z Europarlamentu Janusza Korwina-Mikego, podpierdzielił Przemka Wiplera do prokuratury, że on tam jakieś pieniądze gdzieś tam sprzeniewierzył, coś rzekomo ukradł, jakąś konsolę, coś tam chodziło i Przemka Wiplera wywalili z tej partii korwinistycznej, to był wiceprezes, sobie go całkowicie wywalili, co nie wierzę w to, że to było przypadkiem, raczej chodziło o, no wiecie, asystent prezesa partii nie podpierdziela do Prokuratury wiceprezesa partii bez wiedzy prezesa partii. Więc co najmniej odbyło się to za wiedzą prezesa partii, a wcale bym się nie zdziwił, gdyby na polecenie prezesa partii. Nie? No i wiadomo, tego tam Wiplera wywalili. Korwiniści zawsze mają taką zasadę, że jak się z kimś rozstają, to go wyzywają. tak? Pamiętamy, Kaja Godek. Generalnie jak była w konfederacji, to ją kochali, uwielbiali i za. Powiedzenie, że nie wierzę, że Zygota jest człowiekiem, to wtedy korwiniści się rzucali do gardeł. Potem Kaja Godek się pokłóciła, już nie pamiętam z kim, bo nie chciała kandydować z Siedlec, tylko chciała kandydować z, innej, z innego okręgu, bo uważała, że w siedlcach nie weźmie mandatu, no to ją wywalili i nagle stała się wrogiem numer jeden. Podobnie było z Lirojem, e, podobnie było z tym facetem, co to tam wszedł do Sejmu z Kukiz 15, tym, co piwo waży. Przepraszam, zapomniałem nazwiska, ale bardzo sympatyczny człowiek, to nie brak szacunku, to po prostu już skleroza i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, zaczęli wieszać te, wieszać te, za e, no, zaczęli wyzywać Przemka Wiplera, tak, a ponieważ, no, ja tam z Przemkiem Wiplerem nagrywałem kilka filmów, jakoś mi się tam z nim zawsze lepiej dogadywało niż z innymi korwinistami, no to zaczęli wyzywać też mnie, nie? Natomiast nie, oczywiście, że żadnych przeprosin nie było, nie? Co ty? Korwiniści nie są od tego, żeby przepraszać, korwiniści są od tego, żeby żądać, żeby oczekiwać, żeby wyzywać i prawdopodobnie teraz to będę wyzywany za to, że za mało lubię Przemka Wiplera, albo że nie lubię Przemka Wiplera, nie wiem, co im się tam w głowach po... pomiesza, Szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi, nie chcę mieć z tą formacją nic wspólnego. Um, I tyle. No, natomiast to bardzo mocno pokazuje. W ogóle te ostatnie sytuacje, które dzieją się w okolicach Konfederacji bardzo pokazuje, że wyborcy Konfederacji ten korowy Wyborca konfederacji, nie taki, wiecie, zmienny, co to tam raz przychodzi, raz odchodzi, tylko taki ich kolowy elektorat jest strasznie bezmyślny. Ja pamiętam, jak mm, politycy konfederacji. Tym ich posłowie, wtedy akurat jeszcze coś tam mieliśmy kontaktu, strasznie wyzywali pana Tyszkę. Jezu, to w każdej prawie rozmowie wieszali psy na tym panu Tyszce, że on to Pawła Kukiza tak źle prowadził, że on, go, że on go na jakieś tam miny wsadzał, że on tam jakieś pieniądze, jakaś fundacja, coś tam. Potem Bach, Tyszka yy, przechodzi do konfederacji. Tyszka już dobry. E, podobnie, słuchajcie, było z panią Siarkowską. Jezu, ile oni się na tą Siarkowską mm, nawyzywali, zwłaszcza jak głosowała za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi, e, że to zdrajczyni, że ona chce, żeby Braun poszedł siedzieć. Bach, kurczę, będzie kandydować z list konfederacji. Teraz też Wippler, skoro będzie kandydował, to już Wiplera kochają. Wiecie, mi się to przypomina taka scena z filmu "Ogniem i mieczem". Tam jest taka scena na Siczy Kozackiej, gdzie tam ci panowie szlachta coś tam obradują sobie yy, yy, w pomieszczeniu, a przed tym pomieszczeniem przed tym domkiem są kozacy z takimi, taka, taka bezmyślna chmara kozacka i co jakiś czas do nich wychodzi jakiś człowiek i im krzyczy, że ten i ten to zdrajca i oni wtedy o, takie piki nasz sztorc, że oni go zabiją. A za chwilę mówi nie, to brat nasz i oni wtedy nie, to brat nasz, już go kochamy, chowają te piki. To jest właśnie taka ciekawa scena, jak, jak względem tego samego nazwiska ten człowiek Wychodzi do tej grupy i tam krzyczy, że raz to że zdrajca, a raz że brat. I oni tak potulnie zmieniają zdanie na temat tego człowieka, tak jak im ten człowiek przekaże, bo ustalili ci ludzie w środku. I tak mi się kojarzy, kojarzy korowy elektorat Konfederacji, który, przepraszam za wyrażenie, ale powiem to bardzo łagodnie, w mojej opinii ślepo po, podąża za liderami i nie myśli samodzielnie, lub w ogóle nie myśli i to mnie najbardziej przeraża w konfederacji, bo moim zdaniem praktycznie wszyscy politycy są tacy sami. Mają generalnie niskie standardy etyczne i zależy im głównie na ich własnym dobrze. I są skłonni zrobić coś dla dobra społeczeństwa tylko wtedy, gdy ich elektorat to wymusi. Czyli mówiąc krótko, poziom to jak dany polityk rządzi, zależy od tego, jak dużą akceptację na łajdactwo ma ich elektorat. I dlatego moim zdaniem na przykład w Polsce jest tak dużo afer w tej chwili, bo elektorat PiSu ma dość wysoki próg buru, jeśli chodzi o akceptację afer. Mówiąc krótko, elektoratu PiSu nie rusza to, że PiSowcy co chwila Wdają się w jakąś aferę, w związku z tym pisowcami mają to gdzieś, ładują się w kolejne afery, robią coraz więcej, coraz gorszych rzeczy, bo wiedzą, że i tak im przez to nie spadnie poparcie. No to w sytuacji, w której Konfederacja po prostu wyjdzie i powie: Afera? <grym> Jaka afera? Nie ma afery. No to oni już wiedzą, że będą mogli robić po prostu wszystko. I tyle. A Przemka Wiplera serdecznie pozdrawiam. Gratuluję powrotu do polityki. Z tego co słyszałem, jest jedynką w Toruniu. Sądzę, że przy obecnym poziomie poparcia dla konfederacji ma mandat poselski stuprocentowy. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z bycia posłem. Trochę mu się dziwię, szczerze, bo z tego, co słyszałem, to on był całkiem wziętym lobbystą, w związku z tym albo teraz będzie łączył bycie posłem z byciem lobbystą, co chyba nie jest legalne do końca, albo też zdecyduje się przestać być tym lobbystą. Jako lobbysta na pewno dużo lepiej zarabiał. Mam nadzieję, że to przedyskutował z żoną i, i z dziećmi. No... Mówimy to w ten sposób, ja z jakiejś tam partii politycznej dostałem ofertę kandydowania z miejsca biorącego, broń Boże nie z Konfederacji, no i ja oczywiście nie chcę być politykiem, nie chcę kandydować, ja już to od wielu, wielu lat mówię, ale Konfederaci i tak będą pierdzieli, że ja coś do nich mam, bo, chciały, bo chcę być posłem, oni nie chcą mnie wziąć. Nie, kurde, krzyczę, że nie chcę kandydować do żadnej partii zanim Konfederacja powstała, ale ich... Odporny na wiedzę elektorat i tak tam swoje pierdzieli. E, w każdym razie, no, ujmę to w ten sposób: no, no, mnie nie stać, żeby być posłem. no, muszę, muszę doglądać rodzinnych interesów, ale przede wszystkim to ja bym nie chciał już w to bagno wchodzić, jak jest polityka. Ale Przemkowi serdecznie gratuluję. Eee, bo w zasadzie już tym posłem chyba został, nie? No chyba, że nagle ludzie przejrzą na oczy i nie będą głosować na konfederację, bo dotrze do nich, że de facto to jest yy, przyszły koalicjant PIS-u. No. Eee, ciśniesz rów do wszystkim partiom politycznym, a tylko Konfederacja ma do ciebie pretensje. Dlaczego? Przecież najbardziej krytykujesz PIS. No to pytaj Konfederatów. Serio, spytaj Krzysia Bosaka, eee, spytaj. Przemka Wiplera, teraz przecież jest Spitaj Sp Sp Mencena i kilku innych. Bo to, to oni mnie cisną, to, to ich pytaj, dlaczego to robią. Rzeczywiście, ja najbardziej krytykuję PiS. Tak, ponad połowa moich vlogów jest poświęconych temu, co robi PiS. Ponad połowa. Może z 70-80%. To jest oczywiste z tej prostej przyczyny, bo, bo PiS rządzi, to, to PiS robi dużo rzeczy. No to a komentuje się coś, co ktoś robi. Nie da się zrobić vloga pod tytułem Minął kolejny tydzień, PSL znowu nic nie zrobił. Minął kolejny tydzień, Szymon Hołownia znowu nic nie zrobił, poza gadaniem jakiejś rzeczy płaczliwym głosem, ale tym razem się nie rozbeczał. Eee, no ile można takich vlogów nakręcić? Nie więc głównie... Jest o opisie, bo to jest partia rządząca, więc oni najwięcej robią, ponieważ robią strasznie złe rzeczy, to głównie ich krytykuję, ale zdarza mi się czasem pochwalić, czasem okazjonalnie zrobią coś dobrego. Potem najwięcej krytyki jest wobec Platformy Obywatelskiej, no bo oni bardzo dużo różnych rzeczy robią jako opozycja, starają się być aktywni, zwykle im nie wychodzi, a gdzieś tam okazjonalnie jest coś tam o Konfederacji, no i im się to bardzo nie podoba. To ich musisz spytać, dlaczego ciśniesz równo wszystkim partiom politycznym, a tylko Konfederacja ma do ciebie prezencję. Rzeczywiście tak jest. Mi się wydaje, to jest moja prywatna opinia, że Konfederacja uważa mnie za swój zasób, że ponieważ ja mam poglądy wolnorynkowe, to oni uważają, że ich powinienem popierać i to, że to jest mój obowiązek. A ponieważ ja zdaję sobie sprawę, co to za formacja, co to za ludzie, ich nie popieram, no to oni nie mogą tego przeżyć, bo oni uważają, że to jest mój psiobowiązek. obowiązek. Moim zdaniem, to yy, z tego ich takiego turboroszczeniowego podejścia do świata wynika. Ale to musisz ich pytać. Co sądzisz o gwiazdach pokroju Natalii Janoszek? E, co ja sądzę o takich gwiazdach? Drodzy Państwo, szczerze mówiąc, ja o pani Natalii Janoszek, to usłyszałem, jak się zrobiło od niej głośno, gdzie tam pewna gwiazda YouTube'a jej zarzuciła, że ona wcale nie robiła takiej wielkiej kariery w Bollywood, jak twierdziła, że robiła. Czyli mówiąc krótko, że oszukała polskie media. I o ile co mogę sądzić o ludziach, którzy. No właśnie. Drodzy Państwo, to pokazuje przede wszystkim, jak nieprofesjonalne są polskie media. Jest taki kanał na TikToku. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale logo ma bardzo podobne do loga Polsatu. Z tą różnicą, że zamiast tego słodeczka Polsatu jest tyłek. To się chyba nazywa Polsdup, jakoś tak. Ale nie mylić z kanałem Zdupy. Broń Boże. Zupełnie inny kanał. I tam. Był człowiek, który, żeby było śmieszniej, panią Natalię Janoszek musiał znać, bo pisał do niej prywatne, nie na Messengerze, miał ją w znajomych i generalnie pan, ten pan, który tam prowadzi, przepraszam, że nie znam nazwy tego kanału na TikToku, jeśli mnie pan ogląda, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo fajny kanał, co jakiś czas mi wyskakuje, lubię poglądać. Generalnie, co ten pan tam zrobił? Ten pan tam zweryfikował, w ilu produkcjach, nazwijmy to, zagranicznych pani Jana, Natalia Janoszek wystąpiła. I okazuje się, że w bardzo małej ilości, a mimo to, jak w tym materiale było pokazane, różni prezenterzy w telewizjach przedstawiali panią Natalię Janoszek jako wybitną gwiazdę Bollywood, jako osobę, która zagrała tam w topowych rolach, w topowych filmach, itd. itd., itd. innymi słowy, dziennikarze stopowych polskich telewizji i nie tylko telewizji wprowadzali swoich odbiorców w błąd i teraz pytanie, czy świadomie, czy po prostu nawet im się nie chciało tego sprawdzić, tylko tam przyszedł ktoś z PR-u, pani Natalia Noszek, powiedział o, to jest wielka gwiazda, gra tu tu, 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 tu i tu, a im się nawet nie chciało tego sprawdzić, tylko polecieli dokładnie tym, co powiedziała y, agencja pr -owa czy też sprawdzili, wiedzieli, że to nieprawda, a i tak oszukiwali świadomie swoich ludzi, e, swoich odbiorców. No, sam nie wiem, która opcja gorsza, biorąc pod uwagę, co tam nam robili w czasie zarazy. <noise> Mało mnie dziwi, że się tak wyrażę, nie? Ale, e, ale... teraz zwróćcie jeszcze uwagę na inną rzecz, że przecież w Polsce się bardzo mocno mówi o tym, że jest pełno ludzi, którzy są znani tylko z tego, że są znani, nie? I ta kariera polska pani Natalii Janoszek w sumie się do tego sprowadza, że ona przyszła, powiedziała w mediach, że ona jest znana, nie w Polsce, tylko w Bollywood. I w związku z tym, że te media uwierzyły, że ona jest znana w Bollywood, to zaczęły o niej trąbić tutaj w Polsce i stała się znana w Polsce z tego, że jest znana w Bollywood. No, drodzy Państwo, to jest dość przerażające. Teraz uświadommy sobie w kontekście nadciągających wyborów. Że przecież yy, cała masa ludzi głosuje na partie polityczne tylko dlatego, że sądzą, że te partie polityczne są popularne. Serio. I to jest powód, dla którego partie polityczne przy pomocy zaprzyjaźnionych ze sobą mediów manipulują opinią publiczną, kupując na zamówienie bardzo często zmanipulowane badania. Preferencji wyborczych, żeby tam wyszło, że ich partia polityczna jest bardzo, bardzo popularna, bardzo dużo ludzi chce na nią głosować, bo wiedzą, że jak, że jest cała masa ludzi w Polsce, która wierzy w to, że, że która jest w stanie tak, tak zagłosować, że jak uwierzy w to, że dana partia jest popularna, to za nich zagłosuje. I potem są takie magie, jak na przykład 2015 rok i partia Ryszarda Petru, której jeszcze nie było, ona jeszcze nie była zarejestrowana, a już była brana pod uwagę w sondażach przedwyborczych i już miała gigantyczne poparcie. Czecie? Partia, która nie istniała według mediów, miała gigantyczne poparcie, które wynikało z rzekomo przeprowadzonych rzetelnych badań opinii publicznej. Magia, nie? Eee, a to, że te sondaże są o kant tyłka potłuc, to najlepiej świadczy to, że w przeciągu dosłownie kilku dni potrafią być opublikowane sondaże, że w jednych na przykład PiS ma 30 parę procent, prawie 40 im rośnie, a według drugich, opublikowanych dwa dni później, wychodzi, że to Platforma Obywatelska wygrywa, PiS jest na drugim miejscu. Konfederacja, o której tu mówiliśmy, według jednych sondaży ma 15%, według drugich 8%. I dziwnym trafem prawie zawsze tak jest, że jak jest na przykład medium sprzyjające pisowi, o to pis ma super, super wyniki, a platforma do dupy. Jak jest medium sprzyjające platformy, o to platforma sobie dobrze radzi. Zupełny przypadek, nie? No. Ech... Także bardzo fajnie, że się zdarzyła ta sprawa z panią Natalią Janoszek, bo to bardzo mocno powinno otworzyć nam oczy, jak działa na świat, jak działa nasza media. Pamiętajcie, drodzy państwo, nie ma czegoś takiego jak zmarnowany głos. Um, nie dajcie sobie wmówić, żeby nie głosować na jakąś partię polityczną, bo ona na pewno nie wejdzie do Sejmu, na pewno będzie miała poniżej 5%, na pewno nie przekroczy progu. W związku z tym głos na nią to głos zmarnowany. Tak nie jest. To właśnie przez taką fałszywą narrację niektóre partie nie wchodzą do Sejmu, bo one mają duże poparcie, ale w telewizji trąbią: nie, nikt nie chce na nich głosować, i ludzie nie głosują na nich, bo wierzą w to, że nikt nie zagłosuje, więc i tak nie wejdą do Sejmu. No skoro, skoro więc nie głosują, to rzeczywiście oni nie wchodzą. I tak to działa. Kolejne pytanie. Czy temat pirata drogowego z Krakowa media przeciągają z powodu sezonu górkowego, czy coś próbują tym zagłuszyć? Mi się osobiście wydaje, ale to jest moje prywatne wydaje mi się, nie mam na ten temat dowodów, że jest to działanie pewnej agencji pr która działa na zlecenie um, osoby z najbliższego kręgu tego pirata drogowego z Krakowa, że chodzi o to, żeby. Uratować wizerunek nazwiska tego pirata. Yy, I żeby on przeszedł, żeby ludzie go zapamiętali nie jako pirata drogowego, który prowadził po pijaku samochód z zawrotną prędkością, w wyniku czego zginął on i trzech pasażerów. I być może no nie on jest sprawcą tego wypadku, ale pewnie, gdyby, gdyby jeździł, wo, gdyby jechał wolniej yy, i gdyby nie był kompletnie pijany, 2,30 promila to prawdopodobnie skutek tego zdarzenia drogowego byłby inny, bo nawet jeśli to nawet jeśli to jest przez tego mitycznego, o, pieszego, albo nie wiem, tam opłona strzeliła, czy cokolwiek, to jadąc wolniej i będąc w pełni sprawny, bo nieotłumiony alkoholem, to pewnie dałby sobie radę. nie? I tylko żeby przeszedł do opinia publiczna, żeby go zapamiętała jako swoje z ofiarę człowieka, który kochał życie i był taki miły, sympatyczny, itd. itd. No ja mam jednak nadzieję, że coś nas ten te zdarzenie drogowe nauczy, że nie będzie już przyzwolenia społecznego na to, że bogaci, sławni i politycy mogą więcej. Bo pamiętajmy, że tutaj już pan Sztur próbuje wykorzystać medialnie całą tą sytuację. I wybielić się z tego, że też pod wpływem alkoholu, tylko mniej chyba miał 0,7 promila, no potrącił motocyklistę. I on tam dostał jakąś rażąco nieadekwatną, bardzo niską karę, zamiast pójść siedzieć gdzieś za jazdę pod wpływem, co powinien, to dostał tylko i wyłącznie grzywne, a jeszcze się żali, że, jest, że czuje się niewinny, nie? próbuje się wybielić. To jest świństwo. Ludzie, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu, to są potencjalni drogowi mordercy i tak należy ich traktować. Zero wybielania się. Takie działania, jak teraz robi pan Sztur, to jest stwarzanie przyzwolenia na stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W Polsce kierowcy bywają naprawdę turbo bezczelni. Nie wierzycie? Zajrzyjcie sobie na taki kanał Stop Ham Warszawa, którzy, gdzie to ludzie pokazują bezczelność kierowców polskich, którzy, uwaga, uzurpują sobie prawo do jeżdżenia po chodnikach. Tam chłopaki stoją sobie na chodniku, czy jadą sobie na czy idą sobie po chodniku i wchodzą w interakcję z kierowcami, Którzy uzurpują sobie prawo do jazdy po tych chodnikach. Trąbią na tych chłopaków, wyzywają, czasem dochodzi do rękoczynów, a rzecz, która mnie kompletnie po prostu, której nie mogę zrozumieć, jak można być tak głupim, przepraszam, to niektórzy ci kierowcy wyzywają policję na tych chłopaków, bo ci chłopacy śmią chodzić po chodniku, gdy książulo kierowca. Chce po tym chodniku jechać. I oni są tak przekonani, ci kierowcy, że oni mają prawo jeździć po tym chodniku, a ci chłopacy nie mają prawa tam chodzić i stać na tym chodniku, że ci kierowcy dzwonią po policję, że ktoś im stoi na chodniku, jak oni chcą jechać. Czajcie? To trochę tak, jakby, nie wiem, morderca zadzwonił po policję, że tutaj, no, on co prawda zamordował człowieka, ale. Ale ktoś się na niego krzywą spojrzał. No? I potem wielkie zdziwienie, że policja jednak mówi, no słuchajcie, ale w pochodniku jeździć nie wolno i wystawia mandaty tym kierowcom, którzy wzywają. To pokazuje, jaka jest mentalność niektórych polskich kierowców. Większość polskich kierowców są super ludzie, sympatyczni, mili, um, fajnie, dżentelmeńsko, czy damosko, bo coraz więcej pan jeździ przecież, e, zachowują się na drodze względem siebie, puszczają się nawzajem, są mili, sympatyczni, w stosunku do pieszych bardzo dobrze się zachowują, no ale, drodzy państwo, jest jakiś odsetek, Bandytów drogowych, no. I najgorsze jest to, że ci bandyci drogowi uzurpują sobie prawo do stwarzania zagrożenia, do jazdy pod wpływem alkoholu, do jazdy po narkotykach, do jazdy z gigantyczną prędkością, bo, bo oni jadą szybko, ale bezpiecznie. Nie ma, kurde, czegoś takiego szybko, ale bezpiecznie. Chcesz jeździć yy, niezgodnie z przepisami? To sobie wynajmij TOR. Z jednej strony wielcy bogaci ludzie stać ich kurcze na tuningowane samochody po 300-400 tysięcy złotych, czasem 600, a z drugiej strony nie stać ich na parę stów na wynajęcie sobie toru. No ludzie, to jesteście bogacze czy jesteście gołodupce? Nie wiem. Z jednej strony jesteście tacy bogaci, kupę forsy macie, a z drugiej strony nie stać was zadzwonić po night drivera, jakżeście się? popili z kolegami czy coś, nie stać was zadzwonić, żeby ktoś was do domu przywiózł, to mnie stać na kierowcę. A was nie stać? Ja jestem gołodupiec, zwykła ta, jak to wy czasem piszecie, menda z internetu, która nic sobą nie reprezentuje, no i nie stać zapłacić parę złotych komuś, żeby mnie przywiózł do domu. Żebym ja nie stwarzał zagrożenie dla siebie, dla, dla, dla bliskich, tak? Albo kurde Ubera sobie wezmę, albo po taksę sobie zadzwonię. A was nie stać? No, chyba jednak po prostu macie się za Bóg wie kogo i uważacie, że jesteście ponad prawem. I co gorsza, niestety, patologiczne zachowanie mediów, które teraz wybielają takich ludzi, sądów, które dają im kategorycznie za niskie wyroki, policji i prokuratury, która bardzo często, ee... No, nie ściga tych ludzi, tak faktycznie jest, ale pamiętajmy, że ten pirat z Krakowa by żył, gdyby nie to, że policja była wobec niego wyjątkowo pobłażliwa. Jest pełno informacji również w głównym nurcie, ale także do mnie się odzywają na przykład sąsiedzi ich, co ten facet wyczyniał, jak często była wzywana do niego policja. No, był znany w środowisku, gdyby policja zrobiła swoje, gdyby mu zabrała prawo jazdy, gdyby prokuratura może doprowadziła do tego, żeby został skazany na kilka miesięcy pierdla, to by żył. No, niestety, ale tak w cudzysłowie krew na rękach tego człowieka, oczywiście przede wszystkim, no to sprawca wypadku, to pewnie prokuratura ujawni. Pewnie rodzina, bo raczej sam na ten samochód nie zarobił. Można było mocniej na niego oddziaływać. Chyba bliscy wiedzieli, jak jeździ. Mamusia się nawet w high five yy, chwaliła, że yy, jak synek jeździ, nie? Ale policja też. Policja też, drodzy państwo, dbanie o porządek czasem lepiej być ukaranym, niż, niż, niż potem tak skończyć. Ale przede wszystkim, żeby tutaj tam też nie, nie zeszło, co jest najważniejsze, przede wszystkim ważne jest bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego. Bo jeśli ktoś jedzie pod wpływem alkoholu i za przeproszeniem sam się zabije, pół biedy. Gorzej jak zabije pieszych, lub na przykład jakiegoś innego kierowcę, bo w niego wiedzie choć oczywiście każda śmierć jest straszna i nie powinno dochodzić do takich sytuacji, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jak ktoś sam się przyczynił, to no mniej go szkoda niż osoby postronnej, prawda? Ech, co tam mamy dalej? Dlaczego uchodźcy z Ukrainy byli wpuszczani do Polski bez kontroli, gdzie nawet na zachodzie uchodźców początkowo gromadzono w obozach? Popis tak zdecydował. To jest... Prawdziwa odpowiedź, bo rząd prawa i sprawiedliwości tak zdecydował. Tyle, tylko tyle i, i aż tyle. Eee, a dlaczego PIS tak zdecydował? Mogę się tylko domyślać. Prawdopodobnie dlatego, że byli kompletnie nieprzygotowani na przyjęcie tylu ludzi w obozach dla uchodźców, nie mieli tych obozów, w związku z tym zdecydowali, że zrobią tak, jak zrobią, żeby nie wyszło, jak są pioruńsko niekompetentni. Czy na Rumble lub Banbaj nagrasz programy, które by przez cenzurę YouTube nie przeszły? Nie. Na Banbaj nie nagram, bo to jest platforma, na której nie ma dla mnie miejsca. To wcale nie jest prawda, że to jest platforma, na której każdy może wrzucać swoje filmy. Dla mnie tam nie ma miejsca. Sądzę, że dlatego, że mam krytyczny stosunek wobec partii politycznej, która jest tam traktowana prawie że jak Bóg. Yy, natomiast na, yy, na Rumble. Pewnie mógłbym założyć, ale w przypadku obu tych platform jest jeszcze jedna kwestia. Sytuacja, w której wrzucałbym materiały niezgodne z regulaminem YouTube na inną platformę, to by było niezgodne z regulaminem YouTube'a. Więc straciłbym kanał. Więc dlaczego miałbym tracić kanał, który buduję z 15 lat, po to, żeby wrzucić materiał? na jakąś turbo niszową platformę, na której praktycznie nikt by jej nie obejrzał. A były już przypadki, gdzie YouTube kasował całe kanały właśnie za to, że ktoś wrzucał materiały niezgodne z regulaminem YouTube na inną platformę i potem na YouTubie mówił, a idźcie na tamtą platformę, bo ja na tamtej platformie wrzucam, tam nie ma cenzury i za to kanał był skasowany. Zresztą, żeby było śmieszniej, Jeden z takich kanałów, który w ten sposób bardzo. I to, to jest dość oczywiste, bo to jest bardzo jasno napisane w regulaminie YouTube. No, żeby nie było wątpliwości, ja się z regulaminem w YouTube w wielu miejscach nie zgadzam. Ale nie mam wyjścia. W przeciwieństwie, na przykład do twórców banbania, ja nie mam protegi politycznej. Jak mi YouTube kasował kanały, to korwiniści się śmiali i uważali, że to, że to bardzo dobrze. Tak jeden z ich posłów mi wprost powiedział, że to jest prywatna korporacja i mogą robić co chcą. No, jak kasowali kanał, który uważali za chyba słusznie, za swój zasób, bo tam się bardzo mocno lansowali, no to swojego zasobu tam bronili, prawda? Konferencje prasowe, jakieś tam petycje i tak dalej. No. Ja nie mam takiej ja nie mam takiej że się tak wyrażę, protegi. Ja równo krytykuję każdą partię polityczną, w związku z tym każda partia polityczna mnie nie lubi. Z tą różnicą, że niektóre zachowują się profesjonalnie i tego nie okazują, a inne, jak na przykład Konfederacja, są jawnie wrogie. E, prawda? Przy czym ta jawna wrogość Konfederacji, no to tak mam wrażenie, że to była jawna wrogość korwinistów. Która, którym i tych korwiniści moim zdaniem potem narodowcom jakieś głupot nagadali, narodowcy zamiast to zweryfikować, no to też zaczęli być wrodzy, nie? No ale nieważne, pies z nimi, ja ich kompletnie nie potrzebuję, do niczego mi są niepotrzebni, ja po prostu chcę mieć spokój i chcę sobie normalnie, normalnie rzeczywistość komentować, prawda? W każdym razie resumując, ja się z regulaminem YouTube'a nie zgadzam, ale... To, że ja się z nim nie zgadzam, to wcale nie znaczy, że ja go mam nie przestrzegać. Mam dwie opcje. Albo będę nagrywał materiały zgodne z regulaminem YouTube, albo mnie z YouTube'a skasują. Jak mnie skasują z YouTube'a, to mnie nikt nie da miliona złotych na moją własną platformę żadna partia polityczna, więc po prostu zniknę z internetu. Na Rumble yy, są pioruńsko niskie zasięgi, więc nikt mnie tam nie obejrzy. Więc albo. Mamy do wyboru balansowanie na tej platformie, yy, sprawdzanie każdej, yy, każdej yy, aktualizacji regulaminu, co wolno, co nie wolno yy, i staranie się tak mówić, żeby powiedzieć jak najwięcej niewygodnej prawdy, ale jednocześnie nie łamiąc regulaminu, albo nagrać jeden film, który nie wiem, po dwóch godzinach zostanie usunięty razem z kanałem i więcej się nie zobaczymy. No, i wiecie, no, jakbym miał protegę polityczną, to bym przynajmniej mógł jęczeć. A tutaj, na jakichś konferencjach prasowych, że mnie tam e, cenzurują i tam idźcie gdzieś tam. Ale ja nie mam, więc po prostu zniknąłby mi tyle, nie? E, natomiast rzeczywiście w regulaminie YouTubea jest coś takiego, że jeśli tworzysz na innej platformie kontent, który jest niezgodny z regulaminem i reklamujesz tam ten content na regulaminie, to za to ci jest kasacja konta. I za to kilka kąt poleciało. Taki jest regulamin, drodzy Państwo. E, a taka ciekawostka, jeszcze dla ludzi, którzy nagrywają na YouTube. Regulamin YouTube działa wstecz. E, czyli, na przykład, powiedz przykładowo, jak teraz, na przykład, pokazuję na tym filmie telefon. Czarny prostokąt, tak? I to jest teraz. Teraz to jest film z 2023 roku. Powiedzmy, że w 2030 roku. Wejdzie zapis w regulaminie, że pokazanie, pokazywanie telefonów, które są czarnym prostokątem, jest nielegalne. Nie wolno. I jeśli nie skasuję wtedy tego mojego filmu z dzisiaj, czyli sprzed 7 lat, to mi skasują film w 2030, ten z 2023 i walą strajka. Jeśli to będzie twarde złamanie regulaminu, jeśli z jakiegoś powodu te czarne prostokąty będą takie strasznie złe, to mi skasują cały kanał. Dlatego. No to dobra, już nie będę zdradzał tak bardzo YouTubeowej kuchni, ale z grubsza ludzie, którzy się profesjonalnie zajmują YouTube'em, no to my mamy całe rozpiski. Co w którym filmie było powiedziane, że jak jest zmiana regulaminu, to na przykład potem się filmy kasuje, albo daje na prywatne. Potem jak jest znowu zmiana regulaminu, to się przywraca. No, trzeba być na bieżąco z tym regulaminem. No, albo założyć sobie swoją własną platformę, tylko. Tylko to nie jest lekko, nie? Czy mogą zaraz po głosowaniu, a przed ogłoszeniem wyników, ogłosić stan wyjątkowy i unieważnić wybory? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie, no bo jeśli po zamknięciu lokalu, jeśli po zamknięciu lokali wyborczych, no to te wybory już by się odbyły. Więc już chyba nie powinni. Ale szczerze mówiąc, przedzwonię do prawnika konstytucjonalisty, i się go o to spytam, bo to jest bardzo ciekawe. Sądzę, że mogliby próbować coś kombinować, że na przykład w wyniku, nie wiem, tego czegoś ze względu na co by wprowadzili ten stan wojenny, czy tam wyjątkowy, na przykład. Yy, yy, na przykład, tam nie wiem, ileś. Kart do głosowania, yy, skradziono czy coś takiego? Czy te ruchy wagdarowców mają na celu tylko wystraszyć, czy naprawdę może dojść do ataku? Jeśli tak, to gdzie jest NATO i czy Polska będzie? Moim zdaniem do ataku może dojść, ale na Ukrainę. Drodzy Państwo, jeszcze raz podkreślę, Putin i Łukaszenka nie są idiotami to nie wierzę w to, że oni by krzyczeli, że zaatakujemy, a potem naprawdę zaatakowali, tam gdzie krzyczą, że zaatakujemy. Moim zdaniem oni krzyczą, że zaatakują tutaj Polskę, żeby odwrócić uwagę Ukraińców, że Wagnerowcy w tym momencie są o ile? 100 kilometrów od Kijowa? I że mogą przez Białoruś zaatakować Ukrainę. Tyle, drodzy Państwo, minęła godzina. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym vlogu. Pozdrawiam Pa!